Buongiorno z wiecznego miasta, do którego zabrałam najpiękniejsze sukienki i obowiązkowy zestaw każdej turystki, który sprawdzi się zarówno w Rzymie, jak i nad polskim morzem. Zaczynamy klasycznym zestawem kolorów, czyli biel plus granat, bo to połączenie pasować będzie każdej kobiecie, niezależnie od wieku czy rozmiaru. Bawełniana koszulka w paski z rękawami, które można podciągnąć za pomocą troczków, a do tego bardzo wygodne bawełniane spodenki z dwiema kieszeniami z przodu, do których dołączono pasek z nadrukiem w kotwicę. Niby taki mały detal, a upiększa cały zestaw. Spodenki dostępne są również w kolorze granatowym z białym paskiem. Oczywiście nie mogło zabraknąć słomkowego kapelusza i stylizacja gotowa. Zaczynamy przegląd sukienek. Wersja w kwiaty to wdzięczny wzór propozycji idealnej na lato, zarówno do sportowych butów, jak i sandałków na obcasie. Dzięki gumce i troczkom w tej sukience dekolt można dowolnie regulować. Związać troczki na kokardkę lub tak jak ja po prostu rozwiązać. Gumka w pasie to także wygodne rozwiązanie, bo nadaje sylwetce kobiecego kształtu. Ma na sobie rozmiar 36 i świetnie się czuje w fasonie tej sukienki. Przenosimy się w jedno z najpiękniejszych miejsc w Rzymie, w okolice imponującej fontanny di Trevi. Żółty w tym roku święci triumfy, choć sama dopiero teraz polubiłam ten kolor, bo do niedawna byłam pewna, że jest zarezerwowany wyłącznie dla brunetek. Tunika z krótkim rękawem, dekoltem w kształcie litery V, wiązaniem w pasie to kolejna wakacyjna propozycja. Dekolt wykończono lamówką. Sukienkę można zestawić zarówno z tenisówkami, jak i sandałkami. Lubię takie ubrania, które można nosić zarówno w wersji eleganckiej, jak i na sportowo, zmieniając tylko obuwie czy dodatki. Sukienka dostępna jest także w kolorze oliwkowym. Co do kolejnej propozycji, miałam spory dylemat, bo zarówno ta granatowa, jak i identyczna tylko w białej wersji prezentują się bardzo uroczo. Sukienka z dekoltem typu Carmen uszyta jest z wiskozy. Talię podkreślono za pomocą wszytej w pasie gumki, dzięki czemu można delikatnie regulować jej długość. Koniecznie zajrzyjcie na stronę Greenpoint, żeby przyjrzeć się też białej wersji. I na koniec czerwona sukienka, która wzbudziła niemały zachwyt wśród turystów i męskiej części widowni, gdy nagrywałyśmy ten film. Luźna sukienka uszyta z wiskozy i lnu w intensywnie karminowym kolorze sprawdzi się w gorące dni. Uroku dodaje ozdobna wszyta u dołu falbana i talia podkreślona cienkim paskiem. Dostępna jest także w kolorze granatowym. Mam na sobie rozmiar 36 i przyznam szczerze, że to moja pierwsza sukienka o długości midi, która na stałe zagości w mojej szafie. Koniecznie dajcie znać w komentarzu poniżej, która propozycja skradła Wasze serca i sprawdzi się tego lata.